Dzień dobry. Nagranie wstępu do tego odcinka zajęło mi jedynie trzy tygodnie. Montaż jeszcze dłużej, także z tego miejsca chciałabym serdecznie pozdrowić moje ADHD i mocno przeciętną umiejętność dobrej organizacji czasu. Tego nadal się uczę. Zresztą aktualnie pracuję nad tym na psychoterapii, ale nie o organizacji czasu dzisiaj będzie. Do tego odcinka zaprosiłam gości. Myślę, że większość z Was może ich kojarzyć, a są nimi Wicia i Kamil, znani powszechnie w mediach społecznościowych jako Hello Yogi. I słuchajcie, porozmawialiśmy o relacjach, dlatego że zarówno Wicia i Kamil, jak i ja z moim Mateuszem jesteśmy już razem dosyć długo kilka ładnych lat i tak mi się wydaje, że na przestrzeni tego czasu. Nauczyliśmy się naprawdę dużo, w większości pewnie na naszych błędach, ale wiadomo jak jest człowiek na błędach uczy się najlepiej. No i w tym odcinku porozmawialiśmy o tym, w jaki sposób w ogóle zbudowaliśmy tak długotrwałe relacje co jest według nas najistotniejsze w procesie budowania zdrowych relacji. Podpytałam też Wicie i Kamila jak to robią, że mieszkają razem. Pracują razem i spędzają ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a jeszcze się nie pozagryzali. Bo nie ukrywam, że mnie to bardzo ciekawiło i myślę, że Was też może to ciekawić. Podzieliłyśmy się również z Widział naszymi sposobami na to, w jaki sposób przekonujemy naszych partnerów do tego, żeby zrobili nam masażyk albo podrapali nas po pleckach, gdy im się lekko mówiąc nie chce. Zaznaczę jeszcze tylko, że my ten odcinek nagrywaliśmy z perspektywy po prostu 20 dwudziestoparolatków. Nie jesteśmy żadnymi ekspertami w zakresie budowania relacji. Także potraktujcie ten odcinek po prostu z przymrużeniem oka jako takie podzielenie się naszymi doświadczeniami, a nie jedna, jedyna słuszna droga do budowania fajnego związku czy też jakiejkolwiek innej relacji. No i co, nie przedłużając, zapraszam was serdecznie do odsłuchania naszej rozmowy i jeżeli ktokolwiek z was nie zna jeszcze Wici i Kamila, to z całego serca polecam wam zaobserwować ich profil na TikToku. Ja przysięgam, że sikam po gaciach, jak oglądam ich filmiki, są naprawdę genialne. Także naprawdę bardzo wam ich content polecam. Teraz już naprawdę nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że przyjęliście zaproszenie do mojego podcastu. Podejrzewam, że większość osób, które nas dzisiaj słucha, kojarzy Was. Ja na przykład uwielbiam wasze filmiki na TikToku i serio po prostu sikam po gaciach, jak je oglądam. Także no, podejrzewam, że większość osób Was kojarzy, ale może są jakieś osoby, które jeszcze was nie znają. Dlatego na początku poproszę Was, żebyście przedstawili się w kilku słowach słuchaczom, powiedzieli kilka słów o sobie kim w ogóle jesteście, czym zajmujecie się na co dzień. Cześć, dzięki za zaproszenie i na wstępie cieszymy się bardzo, że pomagamy ścikać po gaciach. <laughs> to, to zawsze bardzo miły komplement. Jesteśmy Wicia i Kamil, i szerzej jesteśmy znani też pod ksywką Hello Yogi. Background tej ksywki jest taki, że wiąże się z naszą internetową działalnością jeszcze sprzed tego, jak zaczęliśmy w ogóle robić TikToka. Może później sobie o tym pogadamy. No i czym się zajmujemy? Zajmujemy się właśnie tworzeniem treści na TikToka. To są różne treści, ale głównie opierające się na naszej relacji, które opowiadają o naszej relacji, pokazują ją, ale też generalnie myślę, że opowiadają o otaczającym nas świecie i często właśnie w humorystyczny sposób. Są to treści, które nawiązują bardzo często do jakichś prostych, prozaicznych rzeczy. I uniwersalnych na pewno. Tak, zdecydowanie, ale staramy się też gdzieś pomiędzy przemycać takie rzeczy, które dla nas są ważne i wierzymy, że dla odbiorców treści w internecie też są ważne Często właśnie mówiąc o, o zdrowej relacji, czy o tym właśnie jak budować taką relację, jak my to robimy. No i tak w skrócie to, to jest właśnie to, czym się zajmujemy. Myślę, że istotne też jest w przedstawieniu nas powiedzenie tego, że profesjonalnie zajmujemy się tworzeniem treści wizualnych. Robimy zdjęcia i, i filmy i to jest coś, co, co też jest dla nas ważne, żeby te treści, które tworzymy były w miarę ładne. I myślę, że, że, że to jest coś co że tak w kilku słowach można nas właśnie Hello Yogi i Kamila zamknąć na sam początek. Jeszcze ja nie musiałam wysilać. <laughs> no właśnie, bo dzisiaj rozmawiamy o relacjach, o różnych relacjach, ale myślę, że dzisiaj troszeczkę bardziej w kontekście takich relacji partnerskich. I słuchajcie, wydaje mi się, że z tego co kojarzę, jesteście razem prawie 6 lat. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Tak, już teraz jesteśmy nawet ponad 6 lat, bo dokładnie 15 października minęło 6 lat. Ty faktycznie. O, to... <grym> powiem Wam, że to jest naprawdę długi czas. W ogóle zazdroszczę Wam, że pamiętacie tą datę, bo u nas na przykład, my z moim partnerem, z Mateuszem, jesteśmy razem już, słuchajcie, prawie 8 lat, więc też niezły staż, ale jakoś tak to wszystko się rozmyło, że w ogóle nie pamiętamy tej daty, kiedy się zeszliśmy i przez to nie obchodzimy rocznicy i jest mi z tego powodu przykro. Ale nie o tym. jeszcze może zanim zacznę Was pytać o takie rzeczy już konkretnie dotyczące budowania relacji, to na początek coś łatwego. Słuchajcie, jak się poznaliście? Jestem bardzo ciekawa. No to może Wicia opowie, jak się poznaliśmy, ale zanim to, to protip odnośnie rocznicy. My też mamy. Ten 15 października to jest taka umówiona przez nas data, no bo właśnie te początki były tak. Płynne i niejednoznaczne. Wiadomo, jak to w relacjach, że ciężko było powiedzieć, jaka jest konkretna lata, więc sobie po prostu ustaliliśmy, żebyśmy mieli kiedy to, to obchodzić. Czyli nie było takiego dnia, że któreś z Was przyszło i spytało, czy zostaniesz moją dziewczyną? <grym> czy albo... będziesz ze mną chodzić? Nie. Nie, <grym> nie, nie, nie było. To było wydedukowane. No a wracając do naszych początków, to ja się właśnie śmieję, że nie ma romantycznej historii. Kamil twierdzi, że jest, że właśnie jest taka nastoletnia historia jak z filmów, bo my się poznajemy w szkole, chodziliśmy razem do liceum i tak naprawdę no, przez dwa lata, pierwszy i drugi rok liceum, tak jakoś nie zwracaliśmy za bardzo na siebie uwagi. Wręcz bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że Kamil za mną nie przepadał, bo mieliśmy na tamtym etapie troszeczkę odmienne poglądy. Kamil był takim, dość konserwatywny miał poglądy na tamten moment polityczny, a ja byłam raczej tak bardziej w tą lewą stronę już na, na etapie liceum. Dopiero gdzieś w trzeciej klasie, to, to był w sumie chyba przypadek. Ja uważam, że ty mi się zwaliłeś po prostu do mieszkania i tak to już zaczęło. Ty ja ty uważam, że ty mówiłem. mnie zwabiłaś, tak? Tak, no czyli zdania są po prostu podzielone, ale gdzieś tam w trzeciej klasie coś nagle y, jakiś amor rozsypał, y, pyłek swój magiczny i coś tam zaiskrzyło, i, i zaczęliśmy się lepiej poznawać, i okazało się, że nawet się dogadujemy w miarę. Okej. Okay. Dużo relacji właśnie gdzieś tam w szkole się zaczyna. Ale niewiele z nich później przechodzi dalej, więc fajnie, że u Was poszło to w tą stronę. Kolejne pytanie, też dosyć jeszcze łatwe na początek. Jesteście, słuchajcie, do siebie bardziej podobni, czy jednak teraz już oprócz tych poglądów politycznych, nie wiem czy one już teraz są bardziej podobne, czy nadal się jakoś różnią, ale więcej rzeczy Was łączy? Czy dzieli tak na co dzień? Raczej jesteście takimi bardzo podobnymi do siebie osobami, czy wpasowujecie się w to takie powiedzenie, że przeciwieństwa się przyciągają? Ja się w ogóle nie zgadzam z tym powiedzeniem, że przeciwieństwa się przyciągają. Uważam, że jest wręcz przeciwnie, że to może być takie na początku podniecające, kręcące, że ktoś jest całkiem inny, ale na dłuższą metę po prostu jednak każdy człowiek gdzieś tam dąży do tego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, więc wydaje mi się, że takie związki. Przynajmniej w tych takich najważniejszych życiowych zagadnieniach nie mają po prostu racji bytu, więc ja uważam, że jesteśmy do siebie bardzo podobni, bardzo podobni pod względem jakichś priorytetów życiowych, tego co lubimy robić. Wiadomo, mamy też różnice, szczególnie właśnie w temperamencie, jestem na przykład bardzo choleryczna, szybka, szybko podejmuję decyzje, czasami brawurowo, a Kamil wszystko musi mieć przeanalizowane, lubi sobie działać na spokojnie i tutaj najczęściej na, tym, na tej płaszczyźnie się u nas jakieś tam zgrzyty pojawiają, ale tak jak mówię, to są drobnostki, to jest tylko różnica temperamentu, a, a właśnie te najważniejsze rzeczy, które tworzą taką codzienność, taką stabilną codzienność, czyli właśnie to jak spędzamy wolny czas, co lubimy, jakie mamy też nawyki, to jest bardzo spójne, i myślę, że to pozwoliło tak naprawdę przez te wszystkie lata nam życie są w zgodzie się nie pozabijać przysłowiowo. Mm -hmm. Tak, i myślę, że jeżeli właśnie chodzi o, o te poglądy i generalnie to, czy się ze sobą częściej zgadzamy, czy nie zgadzamy, ja mam tutaj taką wizję na to, która być może trochę jest, nie wiem, może naukowo jest niepoprawna, że. My tak naprawdę, przez to, że właśnie od takich jeszcze młodzieńczych lat jesteśmy razem, mieliśmy na tyle duży wpływ na siebie, że można powiedzieć, że trochę się nawzajem wychowywaliśmy i dzięki temu byliśmy w stanie tak dobrze do siebie się, jak to się mówi, dotrzeć i w wielu kwestiach wyrobić sobie wspólne zdanie, wspólny pogląd na różne tematy, wspólne podejście do życia. Tym bardziej, że właśnie rok po liceum, rok po maturze zaczęliśmy, zaczęliśmy ze sobą być, tak. Weszliśmy tak naprawdę w takie prawdziwe, pozaszkolne życie, no i tam było dużo sytuacji, które no, były takim testem i które pokazały nam, że naprawdę razem sobie dajemy bardzo dobrze radę i nie jest to tylko taka romantyczna, przelotna miłoska, ale naprawdę nadajemy się do siebie na, na całe życie. No, ja powiem Wam, że ja zaryzykowałabym, że jednak to stwierdzenie. Ma w sobie część prawdy, bo u nas na przykład faktycznie takie najważniejsze to to, żeby te podstawowe wartości się zgadzały, ale na przykład w naszym związku jest tak, że te podstawowe wartości się zgadzają, ale tak naprawdę wiele pozostałych rzeczy jest totalnie różna. I mimo wszystko jakoś w tym funkcjonujemy, bo faktycznie dzięki temu na wielu płaszczyznach się dopełniamy. No chociażby właśnie w tych temperamentach, że ja jestem z kolei osobą taką niezwykle też szybką, ale też roztrzypaną, zapominalską, ale też taką na przykład wnoszącą bardzo dużo energii do związku. Mateusz z kolei jest taki dosyć spokojny, stonowany. Naprawdę, jakby spojrzeć na nas, to jesteśmy zupełnie inni. No ale właśnie chyba to jest ważne, żeby te podstawowe, najważniejsze wartości, były spójne. I może, jeżeli mowa już o tych takich najważniejszych wartościach, to jakie są wasze takie fundamenty związku, takie najważniejsze po prostu rzeczy, w których no, zgadzacie się i na których tę relację budujecie? Jeżeli chodzi o fundamenty, to cały czas to się tak naprawdę zmienia i cały czas ewoluuje, cały czas się siebie uczymy. Myślę, że to też jest dość istotne, żeby, żeby zaznaczyć to, jeżeli chodzi o zdrową relację, że to nie jest tak, że raz wypracujemy sobie jakieś zasady i to, to zostaje, bo my po prostu wszyscy z jako ludzie ewoluujemy, zmieniamy się, więc co za tym idzie, jeżeli mamy związek dwuosobowy, albo jeśli ktoś chce trzyosobowy czy czteroosobowy, to tym bardziej, jeżeli każdy z nas się zmienia, to związek też musi się zmieniać do tego dopasowywać. No, i faktycznie, jeżeli chodzi o te jakieś podstawowe zasady, fundamenty związku, na pewno zawsze, ja to zawsze powtarzam, że najważniejsze, najważniejsza jest rozmowa i komunikacja, bo to jest właśnie podstawa tego, że coś się zmienia. Jeżeli czujemy, że coś potrzebujemy zmienić, że w nas się coś zmieniło, że w jakiejś sytuacji czujemy się niekomfortowo, czegoś potrzebujemy, Podstawą jest komunikacja, powiedzenie o tym, znalezienie jakiegoś rozwiązania. Jeżeli tego nie ma, to po prostu kolejne, każde kroki już nie istnieją. Więc z mojej strony uważam, że to jest najważniejsze nauczyć się ze sobą nawzajem rozmawiać. I to jest też coś, co uważam, że może powodować to, że większość związków w początkowych etapach, które są spoko, mogą po prostu dalszych, dalszych etapów związków nie przetrwać, bo nie została zbudowana ta komunikacja i właśnie jeżeli chodzi o te szkolne jakieś romanse, miłości, to to uważam jest najczęstszym jakimś case study, że niestety jako osoby młode jeszcze mamy duży problem z komunikacją, często się wstydzimy o że w pewnych rzeczach rozmawiać, co dla nas trudne, i przez to to powoduje, że dalsze, dalsze etapy w związku są niemożliwe do takiego porządnego zbudowania. Ja bym też na pewno dodała do tego uważność, bo na początku relacji jesteśmy bardzo wyczuleni i uważni na sygnały, reakcje na to, co się dzieje z tą drugą osobą. Gdzieś tam później z czasem trwania w związku, czym bardziej bezpiecznie się czujemy, tym mniej tej uważności może być, a moim zdaniem ona jest właśnie bardzo uważna, bardzo ważna z tego względu, że uważność raz, że właśnie pozwala obserwować te zmiany, o których. Mi wspomniał tą ewolucję partnera, ale też pozwala obserwować ciebie samego i widzisz, co się u ciebie zmienia, co się przestało na przykład sprawdzać, co byś chciał dodać, co byś chciał zabrać. No, moim zdaniem, właśnie ta uważność jest najważniejsza, a uważność połączona z rozmową to jest takie super, <laughs> to działa. Zdecydowanie. Tak, ja się z Wami totalnie zgodzę. Czasami pojawiają się takie pytania, a jak Wy to w ogóle zrobiliście, że już tyle lat jesteśmy razem? I ja naprawdę zawsze powtarzam, że to wcale nie jest taka po pierwsze zawsze łatwa droga. Ale przede wszystkim najważniejsza jest właśnie ta rozmowa i komunikacja, ale tak właśnie jak ty też Wicia powiedziałaś, że ta uważność na drugą osobę, to żeby cały czas gdzieś starać się słuchać, ale też słyszeć co ta druga osoba mówi i starać się po prostu szanować wzajemnie w tej rozmowie, faktycznie wspólnie też pewnie chodzić czasami na jakieś kompromisy, bo nie zawsze wszystko musi się zgadzać. I w ogóle bardzo podoba mi się takie zdanie, które napisaliście w jednym, pod jednym z waszych filmików na TikToku czy tam na Instagramie, że zdrowa relacja nie oznacza perfekcyjnej relacji. I myślę, że to jest naprawdę piękne zdanie, bo to też bardzo dobrze obrazuje, że no, tak naprawdę perfekcyjnych relacji nie ma. W sensie może tam właśnie w tych takich początkowych etapach związku, kiedy jest to ogromne zauroczenie, Milion motylków w brzuchu. Wydaje nam się, że ta relacja jest perfekcyjna i że zawsze taka będzie, ale później jednak pojawiają się jakieś trudności i chyba nie ma związków idealnych, ale właśnie fajnie jest dążyć do tego, żeby ten związek, ta relacja była po prostu zdrowa i, i żeby się nawzajem słuchać, być na siebie uważnym i się nawzajem szanować. A słuchajcie, przejdę teraz do, takiego, do takiej strefy, bo. Wiem, że wy razem pracujecie na co dzień. Zresztą sami powiedzieliście to na początku i chyba pracujecie razem już od bardzo dawna. No, od początku, odkąd zaczęliśmy pracować w ogóle tak w bardziej dorosły sposób, bo wiadomo, że gdzieś tam też w, w tym okresie szkolnym jakieś dorywcze prace się pojawiały, ale od dorosłości już już tak. Mi się wydaje, że większość osób, która byłaby w związku i jeszcze wspólnie pracowałaby ze sobą, to albo by się po prostu pozagryzało, albo mieliby siebie totalnie dosyć, a Wy jednak pokazujecie na co dzień, że połączenie tych dwóch sfer jest możliwe. I mam do Was pytanie: jak Wy to w ogóle robicie? Czy jakoś staracie się rozdzielić tą relację prywatną od pracy? W jaki sposób to wszystko tak fajnie funkcjonuje? Od razu ja na początku zaznaczę, że to jest bardzo trudne i czasami się naprawdę ma tego dość. Ale właśnie to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam sobie ewoluowała i się zmieniała, w zależności też od tego, czym się zajmowaliśmy. I myślę, że duże znaczenie ma to, w tym, że byliśmy w stanie utrzymać taki tryb życia i pracy, że wybieraliśmy sobie takie rzeczy, które naprawdę lubimy robić. Jak już zaczęliśmy działać, że tak powiem, na swój rachunek, to robiliśmy rzeczy, które nas faktycznie. Bardzo mocno pociągały, które, które były naszą pasją, i myślę, że to dawało nam właśnie tą przewagę. Bo jeżeli mamy jakąś parę, która pracuje w zawodzie wysokostresowym, albo jest tam dużo takich sytuacji, w których jest naprawdę duża odpowiedzialność i na przykład jeden błąd może sprawić, że albo wszystko stracą, albo będą, będą jakieś poważne konsekwencje. Wydaje mi się, że tam może być to zdecydowanie dużo bardziej trudniejsze. U nas można powiedzieć, że ta waga tego, co robiliśmy, była po prostu mniejsza, ewentualne jakieś błędy, potknięcia i to, że my się dopiero uczyliśmy. Tam było na to po prostu większe pole i wydaje mi się, że dzięki temu też po prostu się nie pozagryzaliśmy, bo wiadomo, że ten stres nas nie przerósł i to jest też kolejna rzecz, że my się uczyliśmy. Jakby z tym stresem obcować, radzić sobie z nim i nie przekładać tego balastu emocjonalnego zbyt mocno na tą drugą osobę. I ja od razu zaznaczę, że to jest niemożliwe, bo mamy teraz taką wizję, Związku takiego idealnego, właśnie, że to jest dwójka dojrzałych osób, każde jest samodzielne, każde potrafi sobie samoporadzić, nie są sobie nawzajem potrzebni, ale świadomie decydują, że są razem. I to niestety przeczy biologii, bo jak my spędzamy więcej czasu z jakąś osobą, czy to jest właśnie partner, czy przyjaciel, przyjaciółka, jej jego stany emocjonalne będą na nas wpływać w mniejszym albo większym stopniu. Tylko teraz pytanie, czy razem oboje świadomie będziemy się uczyć, jak ten stres po prostu zwalczyć, jak racjonalnie podejść do pewnych zagadnień, problemów i myślę, że to u nas bardzo mocno się sprawdziło, że my jesteśmy oboje osobami, które bardzo lubią się rozwijać, lubią sprawiać, że to życie jest wygodniejsze, bezpieczniejsze, właśnie bardziej takie świadome. Na pewno tutaj dużą, dużą rolę odegrała joga moim zdaniem, w tym, że przeszliśmy przez takie mniejsze, większe problemy. Tak, wydaje mi się, no, że stres jest taką rzeczą, która najczęściej rozwala takie, takie duety. Na pewno i właśnie w momentach, w których po, o, mieliśmy jakieś zadania, które były niekomfortowe, które mniej lubiliśmy albo były właśnie bardziej stresogenne, no to częściej dochodziło właśnie do sprzeczek. I kiedy się razem pracuje, no to trzeba, trzeba uważać na to naprawdę mocno, trzeba na to uważać, żeby starać się nie przenosić tego, co się dzieje w pracy i właśnie w tych obowiązkach związanych z pracą na tą prywatną relację, a jest to naprawdę ultra trudne, a czasem nawet niemożliwe, bo. Bo te relacje w pracy to też są relacje, i jeżeli relacja w pracy się nie układa, no to czasem, albo nawet bardzo często, może to wpłynąć też na tą relację prywatną. Dlatego to, co Widzia powiedziała, nam na pewno bardzo pomogło to, że robiliśmy rzeczy, które lubiliśmy robić. A w momencie, w którym pojawiały się jakieś trudne zadania, albo staraliśmy się jakoś razem przez nie przechodzić, nieczęsto niestety były przy tym kłótnie, ale mimo wszystko udało nam się i z każdą kolejną taką sprzeczką. Staramy się szukać rozwiązania i na następny raz jest już na pewno o wiele łatwiej. To jest to, co też mówiłem wcześniej, że cały czas się tego uczymy i to jest płynny proces, który ciągle się zmienia. Tak, na pewno też wypracowanie sobie podziału obowiązków, bo są rzeczy, które, z którymi ja sobie po prostu radzę dużo lepiej i są rzeczy, z którymi Kamil radzi sobie też o wiele lepiej. I tu właśnie na przykład są te różnice, które moim zdaniem są super, bo właśnie tak jak powiedziałaś, wy też się dopełniacie i właśnie w takich kwestiach też my się dopełniamy i to, to też na pewno pomogło, że to jakby opiera się na tym, tym, że, że poznajemy siebie, że cały czas właśnie też sami na siebie zwracamy uwagę, sami jakby siebie obserwujemy, bo dzięki temu wiem tak naprawdę z czym sobie radzę lepiej, a co lepiej właśnie zostawić Kamilowi i, i w drugą stronę. Jasne. I tu jeszcze chciałbym tylko dodać to, to, co powiedziałeś wcześniej, czyli ten idealny związek, jaki byśmy sobie wymarzyli, będzie dla wielu osób, dla właściwie dla każdej osoby wyglądał inaczej. Nie ma czegoś takiego, jak jeden wyidealizowany związek, do którego my wszyscy dążymy albo staramy się dążyć, bo każda relacja będzie inna. I tak jak my na przykład z Wicią spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu razem i właśnie zawodowo też się dopełniamy, lubimy ro robić podobne rzeczy i dobrze nam jest z tym, że spędzamy tyle czasu razem, no to są osoby, które mają, są na drugim końcu tej, tej tęczy i na przykład potrzebują spędzać ze swoim partnerem tylko trochę czasu, bo kiedy ten partner jest go za dużo w życiu, no to czują, że jest, robi, się, robi się po prostu ciężko, po prostu nie czują tego. I jakby złota zasada każdego związku powinna być taka, że to jest nasz związek i my w tym związku sobie stawiamy zasady, nie ktoś inny. I tak długo jak się rozumiecie i macie wspólnie postawione zasady, na które obie osoby się zgadzają, no to, no to super i, i wtedy można się w to bawić i w to grać. Okej, okay, powiedzieliście tyle ciekawych, fajnych rzeczy, do których chciałam się odnieść, ale niestety pewnie większość już z nich nie pamiętam. W każdym razie bardzo się z tym wszystkim zgadzam. A słuchajcie, co najbardziej lubicie w tym, że możecie w ogóle pracować razem? Co wam daje to, że macie właśnie tego partnera, takiego bliskiego, też w tej pracy zawodowej? Przede wszystkim bardzo, bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że Kamil też pewnie je odczuwa. I ja w ogóle właśnie jestem w trakcie czytania bardzo ciekawej książki o teorii więzi. I właśnie jak ją czytam, to tak mi się oczy otwierają, bo my się spotkaliśmy z takimi głosami, że Spędzanie tyle czasu ze sobą i, i takie podejście w ogóle do siebie, że już zahacza o toksyczną relację. Nawet gdzieś tam się pojawił komentarz, że to jest symbiotyczna relacja, czyli taka, w której partnerzy są od siebie uzależnieni. I właśnie jak się okazuje, to według nauki i według biologii, te relacje romantyczne są bardzo podobne do relacji między rodzicami a, a dzieckiem, gdzie dziecko, jak mama opuszcza pokój zaczyna się po prostu denerwować tam się zwiększa kortyzol we krwi adrenalina przyspiesza bicie serca i w momencie w którym mama wraca do pokoju to dziecko automatycznie się uspokaja wiadomo że są różni ludzie i te potrzeby się będą trochę różnić w okazywaniu czułości tego tak jak Kamil wcześniej powiedział spędzaniu razem czasu ale na pewno, gdy ta osoba, która cię kocha, która cię wspiera i szanuje, jest przy tobie blisko, czujemy się po prostu bezpieczniej. Czujemy się pewniej, a poczucie bezpieczeństwa sprawia, że my po prostu jesteśmy w stanie działać, jesteśmy w stanie też w ogóle być sobą, bo, bo, bo wiadomo, że stres też odbiera nam tą taką autonomię, tożsamość, więc, to jest moim zdaniem taka rzecz, którą sobie najbardziej cenię. Tak, zdecydowanie. Są też takie rzeczy bardziej prozaiczne, jak chociażby świetna komunikacja, którą mamy wypracowaną u związku, i ona się też przenosi dobrze na, na to, co robimy zawodowo. E, właśnie podział obowiązków, dobrze się znamy, więc wiemy, kto sobie w czym radzi lepiej, ale też bardzo ważna rzecz, czyli po prostu fan. To, że robimy rzeczy razem, również te zawodowe, to jest dla mnie trochę taka po prostu przygoda przez życie. Czasem nawet sobie tak o tym myślę, że. No, niestety, duża część ludzi pracuje w pracach, których być może nie lubi. ma tam, lu Są tam ludzie, z którymi bardzo często się nie lubią, a ja e, dzięki temu, że robię to, co lubię w większości czasu i to jeszcze ze sobą, którą kocham, no, czuję się jak, trochę jak główny bohater po prostu swojego <gry> życia taki książkowy, główny bohater filmu czy gry. No bo, no bo po prostu jest przy tym dużo zabawy, i, i duży dystans mamy dzięki temu do pracy, chociaż to też jest broń obusieczna, no bo jest to, jest to takie powiedzenie, że jeżeli lubisz to, co. Jak to było? Jeżeli, jeżeli. twoja pasja stanie się pracą. To nie przepracujesz ani jednego dnia, tak. ale można to przekręcić w drugą stronę, że, że wtedy cały pracujesz czas cały, i cały czas i to tak naprawdę. Się, może się znudzić no. No właśnie, bo mówiliście o tym, że właśnie bardzo trudne jest to, żeby nie przenosić pracy do tej relacji prywatnej, w sensie przynajmniej tych takich emocji związanych z pracą, na emocje w tej relacji prywatnej. Ale teraz, trochę właśnie z drugiej strony, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedzieliście, czy przez to, że wspólnie pracujecie, też chyba z tego, co wiem, wspólnie mieszkacie i tak dalej, to czy tej pracy nie ma czasami za dużo? Wiadomo, że za dużo to też jest pojęcie bardzo względne. Ale jak wy to odczuwacie? Czy czasami nie jest wam ciężko odciąć się od tej pracy? Ja bym powiedziała, że wręcz przeciwnie. Szczególnie Kamilowi jest yy, bardzo łatwo przychodzi odciąć się od pracy. Znaczy on ma coś takiego, że musi mieć wszystko uporządkowane i te obowiązki na bieżąco realizowane, ale yy, oboje też wychodzimy z takiego założenia, które też wydaje mi się, że może nie być popularne i, i nie być podziwiane, że my chcemy pracować jak najmniej, bo po prostu życie jest jedno. I ono naprawdę przecieka przez palce, i w życiu można robić mega ciekawe rzeczy. Ja już w ogóle jako mała dziewczynka miałam taki problem, bo strasznie lubiłam czytać książki. Czytałam tych książek bardzo dużo i za każdym razem, jak szłam do biblioteki, to mnie szlak trafiał, bo tych książek było tak dużo, i ja wszystkie chciałam przeczytać. I właśnie mam trochę takie podejście do życia, że można przeżywać tyle pięknych chwil. Że jeszcze jak masz właśnie bliskie osoby przy tobie, z którym czujesz się dobrze, to nie musi być partner, ale przyjaciel, czy brat, siostra, ktokolwiek, to po prostu. Ta praca, mimo tego, że daje satysfakcję, jeszcze właśnie my naszą pracę bardzo lubimy. Ona jest też nudna, jest też męcząca i zabiera dużo czasu, który można poświęcić właśnie na pasję, czy chociażby na to, żeby sobie leżeć w łóżku i się przytulać, bo to jest mega przyjemne. Dlatego mamy takie podejście, więc nie, nie jest nam ciężko się od pracy odcinać. Wręcz bym powiedziała, że czasami musimy się trochę takiego bata na co umieć, żeby się do tej pracy zmusić, więc w naszym przypadku chyba to jest trudniejsze. Tak, Tak to jest też czasami na swoim, że raz trzeba, raz trzeba właśnie mieć takiego bata, raz trzeba trochę się hamować. Ja ze Swojego doświadczenia powiem, że jeszcze ja mam przynajmniej tak, że przez to, że wiele rzeczy w tej pracy jest bardzo fajnych i ja też bardzo lubię większość rzeczy w mojej pracy, to czasami nawet lubię pracować długo, no tylko, że czasami później orientuję się wieczorem, że praktycznie nie zrobiłam nic innego. Także no, trzeba szukać w tym wszystkim balansu. Fajnie, że Wam udaje się go znaleźć. A tak poza pracą, jakie są Wasze ulubione sposoby na spędzanie wolnego czasu? Bo podejrzewam, że też macie jakieś takie wspólne czynności, które oprócz pracy też lubicie razem robić. Tak, ja jestem gamerem, lubię grać w gry, od zawsze. I prawda jest taka: odsłaniamy ją światu, że zakochałem się w bici, bo też gra w gry. Koniec, koniec tematu. Okay. Faktycznie romantyczne. Nie, nie, żartuję, ale tak. Ale z mojej strony to jest na pewno... Bardzo się cieszę, że Wicia lubi też grać w gry. Czasem się zmusza do tego, zdaje sobie sprawę, żeby ze mną pograć, ale myślę, że jednak większość czasu robię to z przyjemnością, więc to jest coś, co w wolnym czasie robimy razem robić. Ale z takich bardziej ambitnych rzeczy, to myślę, że aktywność fizyczna, którą również robimy razem. Czy yoga, czy siłownia, czy... Tak. Ja myślę, że nawet na początku to cię bardziej zauroczyło niż to granie w gry, bo grać w gry tak, razem tak. zaczęliśmy później, a na siłownię poszliśmy razem wcześniej. Tak, Więc. zdecydowanie. Często właśnie są dziewczyny robią takie TikToki, że jak faceci myślą, że czego chcą e, dziewczyny od swoich partnerów i że tam jest kasa, że tam, jest, nie wiem, samochód, coś tam jeszcze, a później rzucają właśnie, że wspólny trening, że, to, że tego chcą z facetem, wspólnego treningu, wspólnego poglądania serialu, takiego wspólnego everyday life'u. I to jest, to jest właśnie to, także u nas aktywność na pewno bardzo dużo. Bardzo duże ma znaczenie. No z takich różniejszych rzeczy to właśnie granie w gry, czy to, że, że seriale, że mamy podobne zainteresowania też, jeżeli chodzi o jakąś tematykę tych gier, czy seriali. Co jeszcze? Tak, powiem? ale że mamy też takie rzeczy, które lubimy sobie robić y, sami dla siebie, ale nie przeszkadza nam to, że ta druga osoba jest obok i też sobie coś robi. Bo ja tak właśnie mam na przykład z czytaniem książek. Jak pierwszy raz mam Kamila w pokoju, on miał trzy książki na półce, to był dla mnie taki trochę red flag. Z wiem, że dobra, dam popu szansę, nie? I okazało się, że słusznie, no. Y, bo Kamil właśnie tych książek nie czyta, nie lubi, nie przypada, a, a ja mogę naprawdę siedzieć godzinami. No ale są też takie rzeczy, które Kamil na przykład lubi bardzo robić. Chociażby oglądać YouTube'a, gdzie ja na przykład YouTube'a nie oglądam w ogóle, czy jakieś swoje dokumenty polityczne, historyczne. Ja na przykład nie, nie przypadam, za tym samym tego nie poglądała, ale jak mi opowiada, to, to słucham z ciekawością, a przynajmniej staram się <laughs> słuchać wytrwale, więc no. Właśnie chciałam o to spytać: czy oprócz tego, że już razem pracujecie, razem chodzicie na siłowni, razem gracie, to czy macie też takie swoje czynności, które robicie po prostu sami? Bo myślę, że one też czasami są potrzebne, żeby nawet sobie poczytać książkę samemu, czy coś. To teraz zadam takie pytanie. To jest taki temat, o którym myślę, że wiele osób trochę się go boi, myśląc w kontekście właśnie takich długoterminowych relacji. Czy w Waszym związku pojawia się czasem nuda? Znaczy, ja właśnie trochę nie rozumiem tego, tej nudy w związku, bo my lubimy po prostu takie nasze codzienne życie, po prostu lubimy to, jak ono wygląda, że mamy jakieś tam swoje rzeczy, wspólne rytuały. W ogóle wydaje mi się, że u nas sprawdza się to, że mamy tych rytuałów dość sporo i mamy jakieś tam swoje rutyny, taki swój już określony, wypracowany tryb życia, który sprawia, że czujemy się dobrze. Wiadomo, że są gorsze, lepsze dni. Ale nie nazwałabym tego nudą. Dla kogoś może to będzie nudne, że my potrafimy przez tydzień pochłonąć jeden serial wieczorami i, i przy tym sobie po prostu siedzieć i, i nic bardziej ambitnego nie robić. Dla nas to nie jest nuda, więc ja, ja się przynajmniej nie nudzę. Wiem, że czasami jest tak, że. Tych emocji takich romantycznych jest więcej w innym czasie jest ich mniej, ale jakoś mi to totalnie nie przeszkadza i od początku mi to nie przeszkadza może dlatego, że właśnie czuję się po prostu bezpiecznie i lubię to, że jest właśnie różnorodnie, że, że raz jest więcej tej chemii, więcej tych iskierek motyli w brzuchu, a że innym razem jesteśmy po prostu bardziej tak kumpelsko i trzymamy się tak bardziej po koleżańsku razem i właśnie sobie gramy na przykład. Ja myślę, że jak ktoś mówi, że ma nudę w związku, to bardzo często może to wypływać po prostu z nudy w swoim własnym życiu i to też promieniuje wtedy na związek, albo z tego, że druga osoba w związku ma ogólnie nudę w życiu i wtedy może się wydawać, że, że ta druga osoba po prostu jest w jakiś sposób nudna, ale to jest właśnie bardziej personalne, a nie związkowe, więc znowu związek składa się przynajmniej z dwóch osób. I trzeba przyjrzeć się każdej z tych osób z osobna. Podstawą moim zdaniem życia jest progres, to żeby się rozwijać, i jeżeli jako osoba sami z siebie po prostu się nie rozwijamy, nie robimy nowych rzeczy, nie mamy rzeczy, które nas interesują, nie szukamy nowych rzeczy, które nas zainteresują, to też będziemy mówić, że a w związku mam nudę i nie wiem, no będziemy szukać być może w tym związku, że to ten związek ma tą ciekawość naszego życia budować. A, a ja my raczej spoglądam na to w taki sposób, że nasze życia są ciekawe, a to, że jesteśmy razem, to jeszcze tą ciekawość podbija. I to, że idziemy sobie przez te żyćka razem, to, to jest wielka wartość dodana do, do naszych żyć. Ale nie jest tak, że związek sam w sobie ma być, to mają być fajerwerki i wielki wulkan codziennie emocji, bo to jest po prostu niemożliwe i nawet nie wiem, jak tak, bym mi się miał go to Mi się też wydaje, że to może wynikać z tego, że ludzie właśnie myślą, że może w ich związku jest nuda albo że on nie jest tak romantyczny jak inne związki, przez po prostu ten taki komercyjny wizerunek z filmów, z Teledysków czy, czy chociażby z Instagrama, gdzie wiadomo, że wrzucamy właśnie te piękne momenty, jak gdzieś jesteśmy na wakacjach, czy nie wiem, stało się coś takiego bardziej wyjątkowego. Ale właśnie no, życie przede wszystkim składa się z codzienności, z tych czynności, które powtarzamy codziennie, które są nudne, szare i teoretycznie mało interesujące, ale, ale one tworzą całość i one są taką solidną podstawą pod tą wisienkę na torcie, czyli te takie małe momenty, które też wszystko upiększają. Szkoda, że nie widać teraz mnie w tym nagraniu, bo ja cały czas siedzę i kiwam głową. Po prostu jak taki kotek są to takie kotki, to tak właśnie im się głowa Ach, tak. kiwa, bo ja się z wami absolutnie zgadzam. Ja właśnie tak specjalnie trochę zadałam to pytanie o tej nudzie i ciekawa byłam, jak na nie odpowiecie, ale ja bardzo to wszystko co powiedzieliście ze mną rezonuje. Ja też uwielbiam doceniać po prostu tą taką codzienność, i wydaje mi się, że wiele osób się zastanawia, a jak to będzie za te kilka lat. Teraz jest tak super, teraz jest właśnie tyle tych motylków w brzuchu, jest taki ogień, tych emocji jest pełno, a co będzie za te kilka lat? I ja osobiście odczuwam to, co jest teraz po tych kilku latach, jako coś faktycznie zupełnie innego niż było na początku, ale coś równie fajnego. To jest taki nowy etap. Ale równie fajny, właśnie takie wspólne celebrowanie tej codzienności, nawet kurcze, nie wiem, budzenie się koło siebie, albo właśnie chodzenie wieczorem na spacery, w naszym przypadku, albo właśnie to oglądanie wspólne serialu. Może się wydawać komuś z boku, że to jest nudne, a ja też powiem szczerze, że naprawdę to uwielbiam. A powiedzcie mi, no bo jednak wiadomo, że trzeba w jakiś sposób mimo wszystko starać się pielęgnować tą relację. I czy macie coś takiego, macie jakieś takie rzeczy, które staracie się na przykład robić dla drugiej osoby, mimo że jesteście już razem tyle lat? Znacie się pewnie jak łyse konie, ale nie wiem, może staracie się czasami jakoś drugą osobę zaskoczyć, albo może są jakieś takie małe po prostu gesty, które sprawiają, że cały czas po prostu pielęgnujecie tą relację. Ja od razu powiem, że wicia jest w tym lepsza. <laughs> Widziałam, ja bo... powiem, że ja też jestem w tym lepsza, także <laughs> Kamil, jak mówiłaś, to, to tak, mu tak mina powoli rzedła, a później zrobił taką baciarską minę i zadowolony się powiedział to, co powiedział. Bo faktycznie ja robię dużo więcej takich rzeczy i trochę mnie to irytuje ale jakby właśnie już na tym etapie wiem, że Kamil po prostu taki jest. Dla niego romantyczny jest sam fakt, że on jest koło mnie. To jest wielki przywilej być z nim w związku i spędzać z nim każdy dzień, bo po prostu ma taki sposób myślenia i to jest w pewnym sensie urocze. Natomiast ja robię dużo takich rzeczy i czasami jestem taką trochę mamuśką. Wiem, że to może być toksyczne, ale no to jest głęboko zakorzenione we mnie, ten taki mamusiny pierwiastek. Próbuję się stopować, ale jakby już oboje to zaakceptowaliśmy. To się objawia na przykład w tym, że ja wstaję rano i o, zaczynam ogarniać wszystko, a Kamil ma pół godzinną toaletę. Układa włosy, powolutku nakłada sobie kremik i normalnie się pięknie, a ja tam latam jak taki dzikus i w międzyczasie robię mu nasze słynne, ciepłe picie, które jest po prostu m, takimi korzennymi przyprawami z sokiem z cytryny albo z pomarańczy i go zmuszam do picia tego. Tam jest miód, on bardzo nie chce rano, ale go zmuszam i, i to jest taki, taki jeden z moich objawów. Właśnie tego dbania o siebie na co dzień, a oprócz tego, właśnie jakieś takie drobne yy, niespodzianki, ale to też nie jest tak, że myślimy o tym intensywnie, a jakby tutaj go zaskoczyć, yy, czy Kamil pewnie też tak nie myśli, tylko po prostu jest takie bardziej spontaniczne, na zasadzie nie wiem, że jesteśmy w sklepie i pomyślę, że a może wezmę coś słodkiego dla mnie, Kamil na przykład. Takie właśnie bardziej yy, drobniejsze rzeczy a jakieś takie większe raczej staramy się planować razem, czy jakieś właśnie wakacje, czy jakieś wyjście wspólne to to już razem. Tak, czasem po prostu pojawia się taka myśl w głowie, że a to coś jej tam pomogę, nie wiem, na siłowni pomogę jej założyć talerze na sztangę i zrobi jej się miło pomimo <grym tego, <grym <myślące> że mi się mega nie chce i mówczę daleko iść, bo jest daleko i w ogóle się nadźwigam przy tym, ale zrobi się jej miło, więc idę, więc po prostu <grym> a ty, 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 <grym> ty nawet jak to Kamil zawsze tak mówi jak ja mu proponuję na przykład masaż, nie przestań, nie chcę żebyś się męczyła, a ja mówię, ale ja się nie będę męczyć, to będzie dla mnie przyjemność z tego względu że on po prostu ocenia według siebie i on by się straszliwie namęczył jakby nie wymasował, także mamy trochę inne na przykład właśnie w tej, na tej płaszczyźnie podejście ale to też jest związane z tym, że właśnie ja jestem trochę takim wulkanem energii podobnie jak ty a Kamil jest raczej taki spokojny on już wieczorem mu się za bardzo nie chce no. U nas jest bardzo podobnie, ale widziałam chyba na jakimś TikToku, że jednak, jak czasami chcesz, żeby Ci Kamili zrobił masażyk, to Ci robi. Przynajmniej tak mówicie na TikToku. Nie wiem, jaka jest prawda. Tak. Ja, jak proszę Mateusza, żeby mnie podrapał po pleckach, to mówi, że nie, chyba że najpierw ja go podrapię i później ja się zawsze na to nabieram, zawsze go drapię po pleckach, a potem on mówi, że dobra, już mi się nie chce i yy, dobra, podrapie mnie w minutkę i koniec. Także ja Ci zazdroszczę tego masażyku. Tak, jak się pojawia, to ja chłonę go całą sobą, tylko że wiesz, dlaczego tak się dzieje? Bo ja strasznie dużo jojczę na ten temat, naprawdę. Jakby ktoś, tu była trzecia jakaś osoba, to by tą osobę szlak trafił, by mnie po prostu zastrzeliła, bo ja naprawdę dużo jojczę. Mój brat by mógł potwierdzić, najwięcej czasu z nami spędza, że naprawdę bardzo często, dosłownie jak taka babcia, że mnie plecy boli że ja już nie daję rady chodzić i on po prostu raz na jakiś czas ma już dość i się lituje i stwierdza, że dobra, niech jej będzie, bo już po prostu mózg mi wybuchnie, więc prędzej to jest na takiej zasadzie, yy, to znaczy, wybieram mniejsze ja, zło. Ja to też widzę w taki sposób, że ty jesteś bezdenną studnią, która to. może może chłonąć wszelki rodzaj pieszczot po prostu w nieskończoność i to jest po prostu tak jak, jakbym próbował ziarnkami piasku zasypać wielko głęboką studnię. No dokładasz, Ale żeby... dokładasz, że okay. tam Ale ciągle nie jeszcze. nie wiem, czy wiesz, ty mnie też do tego przyzwyczaiłeś, bo jak zaczynaliśmy ze sobą być, były te pierwsze właśnie takie romantyczne miesiące, to Kamil codziennie mi czesał włosy i później stopniowo z miesiąca na miesiąc przestawał. Aż teraz ostatnie czesanie, to nie wiem, chyba z rok temu było, ja nie, nie chcę się bravo, Poczysałem. Prawda, prawda. I... Ostatnio ci suszyłem włosy i nawet ci poczesałem. Także no, jak jeszcze 10 lat i to tak pewnie będzie nasą piątą rocznicę. Tak. Nie, ale tak jest, że tak naprawdę jakby, tak jak właśnie nawiązałeś do tych TikToków, że to są takie rzeczy, które często nawet dla nas samych są w pewien sposób przypomnieniem, że o to trzeba dbać. No, bo wiadomo, że to jest jakby wychodzenie poza swojego komfortu, żeby dać tej drugiej osobie, i na tym miłość też polega, ale trzeba sobie o tym przypominać, i dlatego właśnie też my staramy się takie treści dawać do internetu, żeby przypominać też innym i też sobie o tym, że, że takie rzeczy trzeba robić. Tak, i na pewno też częściej pojawiają się w momentach, w których ta druga osoba czuje się gorzej, czy właśnie ma faktycznie jakiś taki spadek energii, czy potrzebuje jakiegoś takiego dodatkowego okazania uczuć. No. <laughs> <co ja> powiedziałam. <laughs> Trzeba sobie po prostu już później w tych kolejnych latach wypracowywać pewne metody. I tak jak ty sobie wypracowałaś to, że tak e, mówisz i mówisz i mówisz i mówisz o tym, to ja na przykład Mateusza po prostu szantażuję. Mówię mu, że, słuchaj, nie zrobię ci herbaty. On zawsze lubi, jak ja mu wieczorem robię herbatkę, a najlepiej trzy. To mówię mu, słuchaj, zrobię ci herbatkę, ale pięć minut drapania, a potem negocjujemy i w końcu wychodzi na to, że faktycznie trzy minutki potem nie drapie po pleckach. Więc ja no na przykład podchodzę do tego już szantażem. Czy to jest zdrowe, czy nie, to już nie mi oceniać. Oczywiście się śmieję, ale... To bardziej mi powiedział handel, nie szantaż. Handel. No. Nie no, handel. Jest... <laughs> szantaż jest jednostronna, to ewidentnie jest transakcja po prostu dokonana i każdy, ma. To macie rację. Ja mu mówię, że inaczej mu w ogóle nie zrobię tej herbatki, więc to trochę taki szantaż w połączeniu z handlem. No to, to nie powiem, bo u, u nas też dochodzi do takich transakcji, tylko może w takich kwestiach, o których nie będziemy mówić. <grym> <grym> trochę innych niż herbatki. Okay. <grym> A słuchajcie, bo też poruszyliście ważną kwestię. Że jednak to, co widzimy w social mediach i to już nie dotyczy tylko was, ale w ogóle szeroko pojętych relacji i nie tylko relacji no to jest tak naprawdę zazwyczaj pokazanie tych najlepszych momentów, tych dobrych momentów. No bo raczej nikt z nas nie biega z kamerką po pokoju w momencie jakiejś kłótni, albo nie wiem, nie wstawia na story screenów, jakichś, nie wiem, niezbyt przyjemnych SMS-ów. Także domyślam się, że te momenty trudne u was również się pojawiają zresztą sami o tym powiedzieliście. I jak wy podchodzicie do takich konfliktów? Jak już jakiś konflikt ma miejsce, to w jaki sposób staracie się te konflikty rozwiązywać? To jest coś, czego my też musieliśmy się nauczyć i bardzo dużo czasu nam to zajęło, bo ja jestem totalnie typem, który unika y, takiego otwartego rozwiązywania konfliktów. Ja jestem bardzo obrażalaska y, w niektórych sytuacjach. Ja też. No, to, to wiesz, o czym mówię. I ja po prostu mam takie momenty, że w trakcie, gdy robi się już tak naprawdę nieprzyjemnie, po prostu wiem, że moje emocje są na tyle niestabilne i na tyle jestem nerwowa, choleryczna i czasami nawet hamska, także aż nie panuję nad tym, co mówię, że wolę po prostu wyjść czy sobie popłakać, czy powrzeszczeć w poduszkę, czy po prostu pooddychać sama w pokoju przez, nie wiem, 15 minut, pół godziny czy godzinę i później trochę tak w pewien sposób zamieść pod dywan albo nie, nie rozpamiętywać już czegoś tak mocno, jakby na tym poziomie, to było, na tym polu to było trudne, bo Kamil ma tak, że on chce już w tym momencie załatwić sprawę do końca, przytulić się, dać sobie całusa i, i koniec. A ja mam aż tak, że nawet nie chcę, żeby mnie ktoś dotykał, jak jestem zdenerwowana, bo po prostu taki mam charakter i taki temperament. I to tak naprawdę było dla nas największą trudnością, moim zdaniem, w związku. Dalej jest, bo dalej te temperamenty po prostu takie są. Ale już Kamil się właśnie nauczył trochę stopować, daje mi więcej tej przestrzeni, z tym, że wiem, że jakby jest dużo bardziej cierpliwy, bo za każdym razem to on, praktycznie za każdym razem to on wyciąga rękę i rozmawiamy, ale to jest też związane z tym, że nie daje mi wystarczająco dużo czasu, żebym ja do tego doszła. Ja go po prostu potrzebuję dużo więcej ze względu na właśnie tą tą wybuchowość bardzo mocną. No tak, co ja mogę tu nas sama, sama, sama prawda. Ja jestem osobą, wydaje mi się, raczej nisko-konfliktową albo bezkonfliktową, i staram się, znaczy, od momentu kłótni do pogodzenia dla mnie wystarczy 10 sekund. Jakby zamknięta kurtyna, tyle, koniec odcięcia. A bicia właśnie, tak jak powiedziała, potrzebuję więcej czasu, żeby te emocje ostygły. No i co jest ważne w przypadku kłótni, zawsze trzeba pamiętać, że no te emocje są podniesione. I nie zawsze to, co się powie w kłótni, to jest prawda. Przecież zazwyczaj nie jest. Jest to po prostu objaw no to, to jest objaw agresji, mniejszej albo większej. Pojawiają się. Odruchy wtedy też bardzo często Tak, takie których nie odruchy. Pojawia się po prostu ta reakcja, walcz albo uciekaj. Jeżeli walczysz, no to, to jesteś takim trochę właśnie pierwotnym drapieżnikiem, wrzucasz z siebie takie rzeczy, które gdzieś tam podświadomie mogą cię obronić, bo jakieś tam wzorce każdy z nas nabył. No, ale tak jak mówię, właśnie staramy się na tym polu cały czas docierać, i, i wiem, że właśnie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok jest coraz lepiej. Ja, mhm. ja się staram trochę stopować, chociaż to czasami wychodzi gorzej, a, a Kamil stara się dawać mi tej przestrzeni po prostu więcej. Tak, i tu istotna rzecz, żeby właśnie była komunikacja, żeby się dogadać, nie, może nie od razu. Ale po ochłonięciu, żeby omówić o co chodziło, postarać się pokazać swoją perspektywę na tyle spokojnie, na ile to jest możliwe, zrozumieć drugą osobę. I tutaj taki protip, którego który zdarzyło nam się kilka razy użyć: jeżeli bardzo ciężko jest się zakomunikować po prostu werbalnie, to bardzo ułatwiają wiadomości. Po prostu, jeżeli jesteśmy zdenerwowani, napisać do siebie sms czy na Messengerze i to pozwala. Tak, du dużo osób w momencie stresowej sytuacji, jak ma powiedzieć o tym, co czuję, a tak powinno się załatwiać takie sprawy, że się nie mówi o tej drugiej osobie, tylko że mnie zdenerwowało to, poczułam się tak i tak, bo zrobiłeś to i to. To jest bardzo trudne i niektóry, niektórzy mają po prostu reakcję lękową, czy się głos załamuje, czy zaczynają płakać, i jakby nie są w stanie przekazać faktycznie tego, co chcą. Ja też tak często mam, że na przykład zbieram się na płacz, czy załamuje mi się głos. I właśnie to w takich naprawdę trudnych sytuacjach, jak, jak się to napisze, to masz po prostu nad tym pełną kontrolę i możesz bardziej te myśli pozbierać, być mniej. Właśnie, hamski, roszczeniowe i tak dalej, tylko bardziej się skupić faktycznie na tym, co się zadziało i dlaczego to zabolało. I też druga osoba odpisze, jak będzie gotowa, po prostu. Tak, tak, dokładnie. A zdarzają się takie sytuacje, na przykład, w których jest Wam bardzo jakoś ciężko znaleźć takie, powiedzmy, wspólne rozwiązanie danej sytuacji. To już nawet nie mówię o jakichś tam kłótniach, tylko bardziej takie konflikty, gdzie musicie, właśnie, nie wiem, pójść na jakieś kompromisy albo coś takiego? Hmm. Nie, szczerze mówię, jeżeli o coś mamy jakieś kłótnie, to zdecydowanie najczęściej to są jakieś kwestie światopoglądowe, w których po prostu nie da się wypracować złotego środka. No, po prostu Wicia ma jakiś pogląd, widzi jakąś sytuację, ja widzę to inaczej. Na tym polu się ścieramy i tak naprawdę też nie zależy nam jakoś bardzo, nie zależy od tego nasze życie, żeby przekonać drugą osobę. Twoje no. czasem zależy. Ty to tak tylko odbierasz. <gry> okay. Nie zależy nasze życie od tego, żeby przekonać drugą osobę, ale jeżeli już pojawiają się jakieś sytuacje, w których no, odnośnie realnego życia musimy znaleźć złoty środek, to zawsze. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby w takiej życiowej jakiejś sytuacji nie udało nam się znaleźć na spokojnie rozwiązania. Okej, okay. no tak jak powiedzieliście, ten związek to jest tak naprawdę taka ciągła praca i nad sobą, i nad właśnie tą komunikacją, i w ogóle nad relacją. Ja widzę też, że przez te wszystkie lata naprawdę wiele udało się wypracować, tak jak wy mówicie, że coraz lepiej wam się rozwiązuje te konflikty. Ja też to widzę, że po prostu jak poznajemy siebie nawzajem, ale też poznajemy bardziej siebie, mam wrażenie, że im bardziej się rozwijamy po prostu sami, im dalej w las, tym jest, no nie zawsze coraz łatwiej, ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że w wielu sytuacjach coraz łatwiej. Nie wiem, słuchajcie, czy mam jeszcze do Was jakieś pytania? Myślę, że ta rozmowa naprawdę była mega fajna i mega, mega interesująca. Chyba, że Wy jeszcze chcecie coś dodać od siebie. Mnie się przypomniały zdania jednej z pań nauczycielek w gimnazjum, która była panią nauczycielką od historii, ale mieliśmy z nią WUDRZ. Tak? To się nazywało wychowa... wychowanie do życia w rodzinie. Nie wiem, na ile ta pani była w pełni wykwalifikowaną osobą, żeby właśnie prowadzić takie... Znaczy, na pewno była, skoro je prowadziła, ale na ile faktycznie była tak dobra w tym temacie. Ale powiedziała coś takiego, to było bardziej skierowane do dziewczyn, bo to jednak czas gimnazjalny, to, to dziewczyny bardziej są relacjami zainteresowane, że jeżeli liczycie na to, jesteście z jakimś chłopakiem i liczycie na to, że on się dla was zmieni... To zapomnijcie o tym już na tym etapie, bo on się dla Was nie zmieni. On się może zmienić dla siebie samego, ale dla Was się nie zmieni. I to jest coś, co na TikToku czy ogólnie w social mediach dość często obserwuję, że widzimy właśnie jakąś osobę, że staramy się jej w jakiś sposób zaimponować. Myślimy o tym, że chcielibyśmy z nią być w związku, bo to taka fajna osoba ekstra, i w ogóle i tracimy siebie w tym wszystkim, próbując dotrzeć do tej osoby, próbując zbliżyć się do tej osoby. Uwierzcie, że jeżeli szukacie dla siebie partnera na dłużej albo nawet na całe życie, to musi to być partner, który będzie z, z, z prawdziwym tobą po prostu dobrze działać, a nie z jakąś wykreowaną osobą. I jest to pułapka, która jest bardzo niebezpieczna, że, że właśnie staramy się siebie kreować na jakąś osobę, ale też w drugą stronę, że w swojej głowie staramy się kreować wizję tej drugiej osoby na jakąś inną niż ta osoba faktycznie jest żeby gdzieś tam ten swój komfort wewnętrzny i głowę uspokoić, że nie, nie, on taki nie jest, tylko to czasem ma odpały, czasem mu się odkleja, czasem wypije za dużo na imprezie i ogólnie jest chamski, ale nie a ja i tak go kocham. To trzeba właśnie na takie rzeczy bardzo uważać. Jeszcze do tego, co powiedziałeś, dodałabym od siebie to, że byśmy się skupili właśnie na tym, żeby poznać siebie, bo i na tej podstawie budować te relacje, relacje jakiekolwiek. Zastanówmy się faktycznie, czy chcemy poświęcać swój czas i swój ładunek emocjonalny, swoje nerwy na budowanie relacji z osobą, która nadaje totalnie na innych falach i która nas rani. I wiem, że to może zabrzmieć bezlitośnie, i to może się wydawać bardzo trudne, szczególnie jeżeli jesteśmy osobami, które tak bardzo tej miłości pragną. Ale serio na świecie jest w tym momencie, nie wiem, 8 miliardów ludzi, więcej. Nie wiem, jaka to jest dokładnie liczba, ale jest nas naprawdę bardzo dużo, jest bardzo dużo wyjątkowych osób. Bilionów. bilionów, tak? No to to już w ogóle jest hardcore. Na pewno znajdziemy kogoś, kto, z kim będzie nam po prostu dobrze, i w ogóle to też może zabrzmieć trochę kontrowersyjnie, ale takich osób pewnie będzie dużo na przestrzeni życia, bo tak jak my teraz jesteśmy razem z Kamilem ze sobą i po prostu super się dogadujemy, jest nam ze sobą świetnie, ale oboje jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy w stanie taki związek pewnie też zbudować z jakąś inną osobą, która będzie do nas, do nas podobna. To jest kwestia wkładu, czasu, poznania siebie i faktycznie yy, zastanawiałam się, czy warto, czy warto ten czas poświęcać i ten związek budować. Wiadomo, że każda osoba jest inna i żadna relacja nie będzie taka sama, ale są pewne uniwersalne zasady, warto po prostu się zaznajomić z tematem, poznać siebie. Właśnie ta książka, o której wcześniej wspomniałam, ma tytuł Partnerstwo, bliskości, coś tam teoria więzi. Ba bardzo polecam, nie wiem jaki dokładnie tytuł, ale całe, całe to zagadnienie bardzo dużo wyjaśnia i, i pozwala raz, że poznać siebie, a dwa zaobserwować jak działają właśnie relacje i, i związki. Tak, tutaj jeszcze mogę dodać jeszcze jedne słowa, które zapadło mi w pamięć. Tutaj akurat nauczycielka jogi je powtórzyła po innym nauczycielu jogi, którego imienia i nazwiska niestety nie pamiętam, ale chodziło o to, że pokochać siebie jest bardzo trudno i to jest bardzo długa droga. Do tego pokochać inną osobę to jest Równie trudna albo nawet i trudniejsza droga, bo zauroczyć się to, to jest łatwa sprawa. Czasem wystarczy jeden uśmiech, ładna osoba, mrugnięcie oka, już jesteśmy zauroczeni, ale prawdziwie się zakochać to jest trudniejsza sprawa. Więc to właśnie pokochanie siebie i pokochanie drugiej osoby to bardzo często zajmuje, bardzo dużo czasu, dużo pracy i całe życie tak naprawdę może zająć, więc ciężko zbudować dobrą, dobry związek, dobrą miłość, jeżeli co chwilę chcemy coś zmieniać. A jeszcze mi przyszło w ogóle to do głowy jesteś. też to, że jakby każdy człowiek pragnie być w relacji, bo po prostu to jest zakorzenione w naszych, ewolucja w nas to wypracowała, łatwiej jest człowiekowi przeżyć jak jest w duecie z, czy w większej grupie z innymi osobami, i to, jakby co jest też przez naszą polską kulturę i, i mocno przez religię kreowane, to to, żeby właśnie wejść w jeden związek i w nim trwać. Co by się nie działo, choćby się waliło, paliło, to my mamy w tym związku trwać, bo to jest też takie y, dobre, to się przyjęło, że to jest takie cnotliwe, y, pokorne i tak Ogólnie, jeżeli nie ma w związku czegoś takiego, że czujesz się bezpiecznie, i czujesz, że przy partnerze rozkwitasz. To, to ja bym nie szła w to w ogóle. Jeżeli czujesz, że wręcz ciągnie cię w dół i tych stanów negatywnych jest zdecydowanie więcej niż pozytywnych, to naprawdę zacisnąć zęby i, i się odciąć. Hmm. Dzięki za te naprawdę ważne myśli, jeszcze na koniec. I dziękuję Wam za całą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że naprawdę jest mega ciekawa i mega wartościowa. Naprawdę tak, było bardzo, było bardzo, bardzo miło. miło. <laughs> Powiedzcie jeszcze tylko, gdzie was można na co dzień znaleźć? Można nas znaleźć na TikToku pod nazwą Hello Yogi. Myślę, że jak pisze się Wicia i Kamil, to, to też można nas znaleźć. Również oczywiście na, na Instagramie, również pod nazwą Hello Yogi, tutaj jeszcze z dopiskiem official, To jeszcze artefakt <grym> z dawna. E, Hello Yogi było zajęte. Tak. E, no i do, to na razie tyle. Jeszcze za, za jakiś czas będziemy. Jeżeli ktoś by był zainteresowany w ogóle tematem jogi, no to mamy swój kanał, który jest poświęcony właśnie jodze. I to jest kanał na YouTube Hello Yogi. Tutaj również, jeżeli ktoś by chciał, to, to śmiało zapraszam, to też jest duży kawał naszej działalności, naszego kontentu. Za jakiś czas będziemy też startować sobie z innym kanałem na YouTubie, ale to, to jeszcze jest, to jest sprawa nie? otwarta. A jeżeli chodzi właśnie o filmy i fotografię, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to tutaj. Od naszych nazwisk, Goral and My Hair też można znaleźć gdzieś tam w internecie. Też w ogóle na naszym profilu Instagramowym jest to podpięte i można sobie zajrzeć. No dobra, to może zrobimy tak, że ja po prostu podlinkuję te linki jeszcze w opisie tego odcinka. To jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to po prostu będzie mógł sobie w poszczególny link kliknąć. Jasne, super, dzięki. To dzięki jeszcze raz i miłego wieczoru i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do usłyszenia. Jasne, super, dziękujemy, dziękujemy ślicznie i do usłyszenia.